Witam wszystkich serdecznie, jesteś się konie i dzisiaj ruszamy dalej z Resident Evil 0. Okej, to co mogę stwierdzić wam na pewno, to to, że idziemy po ostatni herb. Resil, jak zamierzasz go zdobyć? Jeżeli pamiętacie, to w ostatnim odcinku zdobyłem symbol. Drugi zdobyłem poza nagraniem, bo jako naczelny gapa zapomniałem, że zalączka może czemukolwiek służyć. Check it out. Roger. Kazałem Rebece tutaj zostać, żeby mi się tu nie pamiętała. This way. Okay. No i takim oto sposobem nabyliśmy wszystkie cztery. No i ruszamy, moi drodzy. Wracamy właściwie do punktu wyjścia. Resil. Niestety dużo razy będziemy wracali do głównego holu tej rezydencji. To jest sprawy minus tej całej sytuacji.
Przepraszam was. Okej. Myślę też, moi drodzy, że zrobimy coś takiego. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie. Udało nam się bez jakiegoś tam wielkiego, takiej wielkiej głupoty wziąć i zrobić z tymi. Dobra, Wiluniu, weź sobie amunicję. Jak się nam tutaj nagle dużo miejsca zrobiło. A jej, nie o to chodzi. Szczerze mówiąc, okej, wrócimy się po granatnik. Bo tutaj będziemy mieli przyjaciół orangutany. O, nie chcę. Dobra. Jak widzicie, wróciliśmy do punktu wyjścia, tak naprawdę.
Kopytnę się po granatnik. Dość dobrze sobie radzę bez granatnika w pełni, więc myślę, że i sobie poradzę z tym. Czekajcie, to były te drzwi, czy które? Zawsze się w sumie gubię. Nie, to były te na wprost, przed nami. Resil, czemu żeś wrócił do tego obserwatorium? Ano trzeba. Zostawiamy Billiego. O nie, 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 kruki. Czekajcie, bo przy krukach trzeba pomyśleć. Już wiem, co zrobiłem źle. Oto jako naczelny idiota. Musiałem pierwsze... źle pójść. Lub inaczej, nie wziąć ze sobą jednej osoby. Uff, mało mnie dziabnęły. Oby tylko Billy nam się nie zagrował na nich, ani one na niego.
bo jeśli Billy nam się na nie zagruje, to będzie źle. Zagadka jest dość prosta. Polega ona na tym, że... No i to było dość łatwe. Jak widzicie, jest to moment, w którym... O Jezu, odpalił mi się film. Gdzie my właściwie resi jesteśmy? Jesteśmy w formie takiej kaplicy. I... W której przesadnie nic ciekawego nie ma. Aczkolwiek, aby tu wejść, musieliśmy... No właśnie, musimy teraz pozbierać to, co możemy. Ile ty masz miejsca w Iruniu? No nie zbyt wiele. Ale Inkrywona sobie weźmiemy. Okej, zmieszaliśmy. Myślę, że to możemy wywalić. Ojej, czeka nas taka trochę walka z takim minibossem. Pomyliłem się, przepraszam. To nam się bardzo przyda. I dobrze pamiętam, jest jedna opcja, żeby to rozwiązać.
Kurde, czekajcie. Nie było to jakieś zbytnio imponujące. Nawet się nie namęczyliśmy, więc... Cóż... Taka była... Taka była cena tego wszystkiego. Wiecie co ja myślę? Myślę, że przede wszystkim sobie weźmiemy tutaj wszystko. Między innymi naboje dla Rebeki. I zostawimy je chociażby w holu. Jak widzicie, ptaszory też nam już odpuściły. Rebeka jest gdzie indziej. Czemu ty tu leziesz? Chcę jej... Chcę pozrzucać... To, co mi niepotrzebne. Tak, ciach. I będzie trzeba wtedy zastąpić Rebekę. Dać jej tak zwane zastępstwo. Ale tutaj coś zadziwiającego. Ta płyta wystarczy, że zostanie wciśnięta raz i Rebeka już może z nami chodzić. Follow me. Yeah. W najprostszym języku nie chciałem, żeby Rebeka się zagrowała tutaj na tym, na panu nietoperku. Jak jest twój ekwipunek, Rebeko? No niezbyt imponujący, ale może być. Wiem, moi drodzy, nudne to jak... jak przysłowiowe flaki z olejem, że łażę tak do przodu i w bok, do przodu i w bok. Ale muszę, bo niestety, jak widzicie, tutaj miejsca w ekwipunku jest strasznie mało. A nie ma skrzyni na rzeczy, żebym mógł je zgromadzić w jednym miejscu.
Przepraszam was. Wiecie co? Sprawdzę, co tam jest, bo zapomniałem szczerze. Aha. Tam jest para zamkniętych drzwi. Czyli nic nadal imponującego. Wiecie, jaki jest problem, kiedy gra się na PS4? Na przykład, że zazwyczaj postać nam się obracała tak, że nawet tego nie planowaliśmy, więc śmiesznie to wyglądało, a było tak irytujące. Że to była czysta ironia. Teraz dajcie mi chwilkę. Nie spotkaliśmy tutaj zbyt wiele. Weszliśmy do tajnego kompleksu. I'm ready. Thank you.
Okej, to weźmiemy sobie jednak młotowy. I tą głowicę. Mamy też mapkę. I mamy safe rooma tam, jak widzicie, bo... I tam się udamy. Dobra. No i kurde, no i spojrzałem tutaj. Wiecie co, ja ten pojemnik se przełożę tutaj. Dobrze, moi drodzy. Kończymy na dzisiaj odcinek. I oczywiście pora na reklamę. Polecam zakup płyty Afirmacja Aniki Dąbrowskiej, książek Katarzyny Kliogucewicz, w tym Księżycowe Blizny, Cienie Północy oraz Drżenia lat. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, konstruktywny komentarz. Follow na Instagramie, Twitchu. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć.